Rodzinny kozioł ofiarny. O tym będę mówić dzisiaj. Nie o roli kozła ofiarnego w ogóle, który występuje w wielu naszych relacjach i związkach, ale skupię się na roli kozła ofiarnego w rodzinie. I nie będzie to o koźle ofiarnym w rodzinie pochodzenia, czyli mama, tata, babcia, dziadek, rodzeństwo, tylko skupię się na koźle ofiarnym, który jest w rodzinie kolejnej, tam gdzie są nasi partnerzy, czy jesteśmy w związku na przykład małżeńskim, czyli nasi małżonkowie. Dzisiejsze nagranie będzie miało nieco inny charakter niż dotychczasowe. Chociaż nawiążę do teorii, to jednak chciałabym poddać pod Waszą opinię jedną z moich obserwacji. Powiem o niej na końcu i chętnie dowiem się, czy jest słuszna. Nagranie dzisiejsze będzie składać się z dwóch części. Pierwsza część naturalnie nawiązywać będzie do prawa przynależności do rodu i do rodziny. Druga część skupi się bardziej na tym, jakie warunki są wręcz perfekcyjne, by narodziła się rola kozła ofiarnego nie w tej pierwszej rodzinie, czyli tak jak mówię, mama, tata, rodzeństwo, tylko w tej drugiej rodzinie, gdzie występujemy w roli małżonka, czy w roli partnera, czy w roli żony. Prawo przynależności do rodu i rodziny pochodzenia jest bardzo silne. Mówiłam o tym już w dwóch poprzednich moich filmach i pokazywałam to, jak silne jest to prawo. W tym filmie w tej chwili oprę się na koncepcji Hellingera, który mówi, że do rodu i rodziny należą wszyscy, którzy mieli wpływ na funkcjonowanie danej rodziny, czyli na jej dynamikę, w jaki sposób ona się przejawia. Hellinger do rodu zalicza nie tylko poprzednie partnerki, partnerów czy dzieci z innych związków, ale również osoby, które popełniły poważne wykroczenia wobec członków rodziny w taki oczywiście sposób, że te funkcjonowanie, to w jaki sposób działy się kolejne rzeczy, zostały dzięki temu czy przez to zmienione. W tym nagraniu będę skupiać się oczywiście na rodzinie, na tej najbliższej rodzinie, nie na tych osobach z zewnątrz, czyli nie jak Hellinger powiedział, na osobach, które miały tak ogromny wpływ, ale na tym, co jest troszeczkę bliżej, czyli będę mówić o partnerach, o związkach partnerskich i o związkach małżeńskich. Chcielibyśmy, by było tak i tak naprawdę być powinno, że jeżeli pan żeni się z panią, to powinien mieć takie same prawo do rodu i do rodziny jak jego żona. Kiedy kobieta poślubia mężczyznę i wchodzi do jego rodziny, powinna mieć takie same prawo w tej rodzinie, jak ma jej małżonek. Jednak nie zawsze się tak dzieje. Jest to cudowna teoria, a fakty niestety mocno odbiegają od teorii. Odbiegając od tej teorii, zbyt mocno rodzi się rola kozła ofiarnego. Jeszcze raz, nie w tej rodzinie pochodzenia, tylko w tej kolejnej, czyli niestety ta pani wychodząca za mąż, za tego pana może przejąć taką rolę, do tego muszą być pewne warunki spełnione, lub ten pan może przejąć taką rolę wchodząc do rodziny swojej żony. Podam dwa przypadki. Kobieta, lat 43. W rodzinie jej panowały bardzo silne, wspierające więzy rodzinne. Tych doświadczała przez bardzo długi czas, niestety, tylko do momentu śmierci jej obojga rodziców. Kobieta ta straciła zaplecze w tej rodzinie w postaci bezpośredniej przynależności do rodu i była tam jedynym takim przypadkiem,
i przynależała, oczywiście nadal przynależała do rodu, ale przynależała poprzez braci swojej mamy, czyli już nie bezpośrednio, tylko był jakiś przekaźnik, było coś pomiędzy, co pozwalało jej przynależeć. I tak, tym sposobem, jako słaba jednostka, została zepchnięta do roli kozła ofiarnego. W wieku 30 lat ta pani wychodzi za mąż i ku jej zaskoczeniu już po kilku latach prawie niezauważalnie wchodzi w tą samą rolę. Zaczęła być znowu kozłem ofiarnym. Tak niby przypadkiem, ale niestety wie to, że taką rolę nadano jej lub może nie nadano, tylko sama ją przyjęła. Drugi przypadek. Mężczyzna lat 62 poślubia kobietę. Wspólnie mają dwójkę dzieci, dwóch chłopców, ale ten pan od początku wejścia w rodzinę małżonki czuje, że coś mocno nie gra i robi tak naprawdę, okazuje się później, za kozła ofiarnego w tej rodzinie. Musiały być warunki, jak w przypadku tej pani, do tego, by rola ta mogła się narodzić. Jak więc wyglądała jego rola w rodzinie pochodzenia? W rodzinie pochodzenia no nie był nigdy za bardzo wspierany i jego rola w rodzinie pochodzenia została określona już w bardzo młodym wieku. Ten pan, jako najstarszy z rodzeństwa, miał rolę i miał nieść pomoc młodszemu rodzeństwu. Tak miało być zawsze. Taka rola została mu nadana i została właściwie zwerbalizowana. Kiedy ten pan odmówił i nie przyjął tej roli, niestety dostał w zamian rolę kozła ofiarnego. Co łączy oba te przypadki pierwszego tej pani, drugiego tego pana i jak rodzi się rola kozła ofiarnego w tej drugiej rodzinie, po rodzinie pochodzenia? Czyli jakie warunki muszą być spełnione, by osoba otrzymała tą wątpliwej jakości rolę? Pierwszym warunkiem, już o tym mówiłam, jest brak wsparcia w rodzinie pochodzenia, tej pierwszej rodzinie. Czyli jak w przypadku wspomnianej pani, bezpośredniego zaplecza w postaci jej rodziców. Zabrakło ich, dlatego nie było nikogo, kto mógł ją bezpośrednio bronić, bezpośrednio ją wciągać w te więzy rodzinne. Drugim warunkiem jest wyraźny deficyt ukorzenienia rodzinnego i czucia przez tą osobę bezwarunkowej przynależności do swojej tej rodziny, pierwszej rodziny pochodzenia. Osoba wybrana do roli kozła ofiarnego ma też pewną charakterystykę, jest ona postrzegana jako bardzo silna i samowystarczalna oraz jako zbuntowana, bo nie podporządkowana pewnym zasadom. Tak się dzieje w tej rodzinie pierwszej i w tej drugiej. Niestety takie widzenie tej osoby jako takiej twardej, niezależnej uprawnia czy uprawomocnia nową rodzinę do tego, by nałożyć na tą osobę rolę kozła ofiarnego. Co dalej? Czwartym punktem jest to, że nowa rodzina bardzo szybko, w jakiś enigmatyczny sposób wykrywa słabość tego nowego członka rodziny, który wszedł w tą rodzinę i w jakiś sposób wie, że deficyty rodzinne, te, które ta osoba ma z tej pierwotnej rodziny, mogą być obecnie tylko przez nią zaspokajane. Dlatego zaspokajanie deficytów jest warunkowane tym, że ta osoba ma być podporządkowana tym zasadom tej nowej rodzinie i wszystko jest warunkowe. Szóstym punktem jest, i to mówię niestety, bo naprawdę jest tak, że kozioł ofiarny, ten rodzinny kozioł ofiarny, ta rola, która się narodziła,
naprawdę nie ma siły przebicia i sam nie zaistnieje w tej rodzinie. Nikt na to mu nie pozwoli. Zmienić tą rolę może jednak bardzo zdecydowana postawa małżonka lub partnera, czyli osoba, za którą ta osoba wyszła za mąż lub ożeniła się, może jej postawa zmienić dynamikę rodziny, że ten kozioł ofiarny przestanie być kozłem ofiarnym. Jaka jest w ogóle charakterystyka roli kozła ofiarnego? Bo dotąd mówiłam o koźle ofiarnym, ale teraz powiem o charakterystyce. Kozioł ofiarny jest oskarżany za czyny, których się nie dopuścił, no bo w końcu na kogoś trzeba przerzucić winy rodziny, bo zawsze przecież mamy jakieś rzeczy w rodzinie takie ciemne. Jest również kozioł ofiarny czymś różnym od reszty rodziny. Różni się na przykład niezależnością finansową, wykształceniem, pewną ideologią. Ma pewne zasady i jest niepodporządkowany sumieniu rodzinnemu. O tym w innym filmie, bo to jest bardzo szeroki temat. Również, tu trzeci punkt, tamte były dwa pierwsze. Zazwyczaj, choć nie zawsze, ma małe wsparcie członków rodziny lub jest to wsparcie takie nieprawdziwe, pozorne, warunkowe. Jeżeli w ogóle ono występuje, to jest punkt czwarty, nie jest równoznaczne ze wsparciem, jakie otrzymują pozostali członkowie rodziny, co dla tej osoby niestety jest bardzo krzywdzące. Piątym punktem jest to, że uczestniczenie w życiu rodziny, bycie, jest ciągle warunkowane. Szóstym punktem jest to, że kozioł ofiarny może być obiektem drwin, ale nie zawsze tak jest. Częściej, znacznie częściej, jest tematem zastępczym dla tematów, które rodzina nie chce poruszać, bo te tematy są dla niej niewygodne. Siódmym punktem jest to, że taka sytuacja, jak opisana jest w poprzednich punktach, może trwać przez wiele, wiele lat niezauważalna. Często niestety tylko sam rodzinny kozioł ofiarny czuje, że coś nie gra i sam nie za bardzo wie, o co chodzi. Jednak czucie niewygody zawsze mu towarzyszy i jest w tle całego jego funkcjonowania w rodzinie. Co jeszcze, drodzy Państwo, chciałam dodać jeszcze właśnie moją obserwację, ale to już zostawiam pod Państwa ocenę i rozwagę. Z moich obserwacji wynika, że niemal każda rodzina, niemal mówię tu z pewną wątpliwością, bo z moich obserwacji wynika, że każda ma swojego kozła ofiarnego. Jak gdyby życie gromadzi się wokół niego, jest, jak powiedziałam wcześniej, tematem zastępczym, zmywa poczucia winy. Domyślam się również, że łatwo będzie zauważyć, że tak rodziny funkcjonują osobom, które może dostąpiły tej wątpliwej roli. Mniej będzie zauważalna dla tych, którzy mają ogromne szczęście, że są wspierani przez rodzinę i ich przynależność do rodziny jest bezwarunkowa. Serdecznie zapraszam do komentarzy. Chciałabym wiedzieć, czy rola kozła ofiarnego, czy Wy też tak myślicie, że jest przypisana do każdej jednej rodziny i czy spełnia kozioł ofiarny taką rolę, o jakiej wyżej powiedziałam. Czy jest to rola wpisana w dynamikę każdej rodziny? I czy podzielacie Państwo to moje spostrzeżenie? Dzisiaj serdecznie dziękuję za uwagę. Jak zawsze będę wdzięczna ogromnie za komentarze, bardzo za subskrypcję. Dziękuję ogromnie i do zobaczenia wkrótce.